Cztery oczy. Poranna rozmowa, Radio Opole. Dzień dobry. Dzień dobry. Jutro Sylwester, co zrobić, żeby nasze psy przetrwały to świętowanie Nowego Roku, szczególnie w kontekście wybuchów fajerwerków. E, po pierwsze tak, udajemy się do e, Pierwszego Lepszego Sklepu Zoologicznego. Tam zakupujemy e, adresatki dla psów. E, bo siłą rzeczy to jest e, strach, to jest e, lęk przed e, hukiem, i pies naprawdę potrafi znaleźć w sobie czy inne zwierzę e, taką siłę, żeby uciec bardzo daleko i zerwać się nawet ze smyczy czy z obroży. Dlatego po pierwsze kupujemy dla psa adresatkę, na której umieszczamy adres wraz z numerem telefonu do e, właściciela. To jest pierwsza rzecz, którą robimy. Druga rzecz, którą robimy, to jest. E, Zaciśniamy odrobinę obroże, jeżeli chcemy wychodzić w godzinach y, późniejszych z psem, e, czego my nie rekomendujemy. Rekomendujemy, aby spacer ostatni odbył się tak gdzieś około godziny 20 i później po fajerwerkach ewentualnie. Pies powinien być zabezpieczony dobrą smyczą, ewentualnie jeszcze szelkami. Jeżeli wiemy, że nas, nasz pies się bardzo boi wybuchów y, i huków głośnych, to wtedy po prostu w dwójnasób go prowadzimy. Jedna smycz przypięta do obroży, druga smycz przypięta do Szelek i tak mówię, te spacery powinny się odbić zdecydowanie prędzej niż wybije godzina 12. Y i gdzie mają odbyć się te spacery? No z dala od Zgiełku, czyli od miejsc, które powszechnie są w Opolu znawane za te, w których odbywa się impreza sylwestrowa, noworoczna, czyli z dala od Zgiełku, z dala od skupisk takich właśnie ludzkich, gdzie ewentualnie może być sytuacja, że będą te fajerwerki wybuchały, bo nie ma się co czarować, one będą. Natomiast i tak trzeba pochwalić Opole, bo kiedyś zdecydowanie szybciej już dudniało pole, y, ludzie próbowali fajerwerki. Teraz to słychać znacznie mniej, więc. Ale ustawiamy... wciąż słychać jest tak, że weekend poprzedzający zabawę sylwestrową już gdzie niegdzie słychać te wystrzały. Ludzie kupili fajerwerki, nie mogą się doczekać do nocy sylwestrowej, odpalają je wcześniej. No, nie mogą. A jednak jest to tak wciąż w naszej tradycji, że to ta noc powinna być najgłośniejsza, żadna inna. Ja rozumiem próbowanie fajerwerków, natomiast no, trzeba to robić z poszanowaniem dobrostanu zwierząt, człowieka, który być może w tym czasie odpoczywa. W nocy sylwestrową wszyscy jesteśmy gotowi na huki i wystrzały, i niech ta noc zostanie właśnie tą nocą, w którą powinno się strzelać, w żadną inną. Generalnie, oczywiście też w przyszłość patrząc, można powiedzieć, że techniczne i nowoczesne rozwiązania też są takie, z których można skorzystać, czyli mogą to być lasery, pokazy laserów na niebie, na budynkach. Wiele miast już zorganizowało właśnie takiego Sylwestra w tym roku. No myślę, że to jest wizja przyszłości też przed Opolem, aby taka iluminacja mogła u nas mieć miejsce, tak właśnie, żeby nie straszyć zwierząt, żeby one się czuły po prostu w ten w ten wyjątkowy również wieczór dobrze. Co możemy jeszcze zrobić? Możemy też w tym momencie, kiedy jesteśmy przed 12, no umieścić psa w łazience. Łazienka z reguły nie ma okien. Jest to takim wyciszonym miejscem. Przez te pół godziny psu innemu zwierzęciu też się kompletnie nic nie stanie. Jeżeli on będzie troszeczkę odizolowany od tych huków, dobrze by było, jakby ktoś był z tym psem w tym pomieszczeniu, czy w ogóle, jeżeli wiemy, że nasz pies się boi. To, żebyśmy byli czujni i jednak tą godzinę, dwunastą, spędzili z nim jeżeli, w łazience. Jeżeli, jeżeli na nam na, na tym zależy. Może to być łazienka, może to być mieszkanie, które jest osłonięte, czy ma zamknięte okna. Wszystko zależy od stresu, jaki powoduje wystrzał u psa. Jest grobsów, u których jest to po prostu lęk tak potworny właśnie, że one zmuszają psa do ucieczki, do schowania się gdzieś w bezpiecznym miejscu. Są też psy, które zupełnie naturalnie to znoszą, czy inne zwierzęta. Jeżeli mówimy o dzikich zwierzętach, to one już, widząc skupiska ludzie oddalają się w, w dalsze rejony miasta, no bo jest to związane z naturą i ich naturalnym że tak powiem, widzeniem świata, czyli tam gdzie jest dużo ludzi, tam jest głośno i tam jest niebezpiecznie. A jak sytuacja wygląda po świętach? Bo przed świętami apelowaliście Państwo o to, żeby nie dawać jako prezent zwierząt. Czy teraz do Państwa docierają sygnały, że te prezenty żywe zostają porzucone czy oddane? Jeśli chodzi o e, stronisko w Opolu, tutaj tej informacji e, nie mamy, po prostu e, nie wpłynęła do nas taka, ani też e, nie uzyskaliśmy my takiej. Natomiast wystarczy otworzyć Facebooka o porzuconych psach czy przywiązanych, e, porzuconych na drodze, przywiązanych do drzewa, do e, e, jakiegoś... Mm, Płotu, słupka. Płotu, słupka. tak. No to wystarczy to otworzyć. Są to z, z reguły po dwa psy wyrzucane, y, y, które szukają domu. No W województwie opolskim było parę takich sytuacji i jest parę nadal, bo te psy są zabezpieczane y, przez ludzi albo prywatnych, albo przez fundacje i, i albo szukają swoich właścicieli. No a jeżeli się takowy nie znajdzie i się nie przyzna do nich, skoro je wyrzucił, no to wtedy szukają nowych domów bądź są zabezpieczone w schroniskach. Czy istnieją jakieś kary y, dla tych, którzy w taki sposób zwierzęta jeżeli uda się um, dotrzeć do o, tego właściciela, który psa porzucił, czy zwierzę. Oczywiście, no, zgodnie z ustawą, y, y, która jasno mówi o tym, że nie należy się znęcać nad zwierzęciem, porzucać zwierzęcia i przywiązywać go w miejscach, w których y, y, no, ani nie jest osłoniony przed warunkami atmosferycznymi, a co gorsze przy drodze, na przykład, jest narażony na to, że y, zostanie potrącony. Y, tak, zgodnie z ustawą, przysługuje za to mandat oraz może pójść sprawa y, karna do. Sądu. A często tak te sprawy się kończą? Czy udaje się znaleźć właścicieli, którzy porzucają swoje zwierzaki? O, wszystko zależy tak naprawdę od siły ludzi, bo tutaj trzeba powiedzieć, że jeżeli nie wiadomo, ktoś przejeżdża tak jak. Czytaliśmy na Facebooku trasą, na przykład, wyjeżdża z Wrocławia i jedzie do Gdańska i wyrzuca po drodze te zwierzęta. No to jedyne, co jest możliwość na jedynce, że ktoś jechał z kamerą, ktoś widział, ktoś zauważył tablicę rejestracyjną, i wtedy takie zgłoszenie na policję powinno pójść, bo to jeszcze zacznijmy od tego, że powinno, powinna osoba trzecia pójść zgłosić na policję, czyli znaleźć ten czas, powiedzieć co widziała, i wtedy te poszukiwania się odbywają właściciela. Natomiast no bardziej takie drastyczne kwestie, czyli, że pies został pobity, z reguły są zgłaszane i tutaj akurat nie w naszej fundacji, ale w fundacji w Polsce, gdzie została pobita matka suka i, i jej szczeniaki, z czego jeden zginął, no to społeczność facebookowa, nie tylko społeczność w pobliskiej gminie no umożliwiła znalezienie sprawcy, który był, został aresztowany na trzy miesiące i grozi mu pięć lat pozbawienia wolności za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem. Mam wrażenie, że nasze społeczeństwo jest coraz bardziej wrażliwe na krzywdę zwierząt. Czy to wrażenie jest mylne? Czy znaczy, jesteśmy wrażliwi, bo zauważamy więcej? Jesteśmy wyedukowani, co powinno być, czego nie powinno być. I to jest ta część społeczeństwa, która się uczy, która się rozwija, która po prostu jest dojrzała i świadoma tego, co się dzieje. Natomiast są też przykre przypadki osób, które. No, Totalnie ignorują polskie prawo, totalnie ignorują potrzeby zwierzęcia i do tych osób jest apel taki, że jeżeli nawet oni nie zmienią swojego postępowania, to i tak prędzej czy później ktoś to zauważy, zgłosi i poniosą tego konsekwencje bo w dobie dzisiejszego życia społeczności facebookowych, nie tylko social mediowych, no nikt nie jest anonimowy i, i, i tego się należy wystrzegać. A dużo interwencji, dużo zgłoszeń takich przyjmuje Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Opolu? Bardzo dużo codziennie jakieś wpływają. Jedne są takie do poprawy, czyli gdzie edukujemy właścicieli, co powinni zmienić, zrobić. Część jest takich, że psy pozostają tylko do czasu, do momentu, kiedy my mamy miejsce, żeby je odebrać, bo warunki są tak straszne, że no, nie mogą tam dłużej przebywać. Tych zgłoszeń jest cały czas, cała masa i trzeba każde jedno sprawdzić, zobaczyć, bo tak do, naprawdę dopiero na miejscu okazuje się, co tak naprawdę się dzieje i jaka interwencja, w jakiej fazie po prostu jest potrzebna. To w tym nowym roku życzę pani, żeby tych interwencji było jak najmniej. Dziękuję, a wszystkim słuchaczom też życzymy z ramienia TOS wspaniałego nowego roku, samych sukcesów i tego właśnie, żebyśmy nawzajem siebie edukowali, jak powinno wyglądać opieka nad zwierzętami. Dziękuję bardzo za rozmowę Państwa i moim gościem była Aleksandra Czechowska z Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Dziękuję bardzo. Cztery oczy, poranna rozmowa Radio Opole.